poprzednim odcinku. Quick, to the stairs! Move! Poznajecie go? To krzepki mężczyzna. Gra tak twierdzi, no co ja, nie będę polemizował, nie? Moi drodzy, jesteśmy w drugim odcinku Dead Rising Deluxe Remaster. Mam nadzieję, że przywitacie go kciukiem w górę, bowiem no tytuł jest dosyć jajcarski. Jestem ciekaw, czy chcielibyście zobaczyć całość na kanale. Jeżeli tak, proszę pamiętajcie o kciukach w górę, pamiętajcie o tym, żeby przede wszystkim dać mi znać, co sądzicie o grze i czy reflektujecie na to, byśmy zrobili calutką serię i rzeczywiście ten temat wspólnie ukończyli, bo wydaje mi się, że moglibyśmy się uwinąć w kilka długich odcinków, ale to tylko od was zależy, więc będę czekał na wasze opinie. Tymczasem małomówny jesteś, stary. Jak cholera. No dobra. To mnie ciekawi. Muszę je nosić ze sobą chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Sir, if you could just kindly come with us, we can wrap this whole thing up. No, I'm not leaving until you can Absolutely, guarantee sir. Me safe passage just open through this these. Gate. Just open this no. gate. It's for I your am not protection. Opening any gate. Thank you very much. I'm going to stay right here. Dr. Where Barnaby, it's safe. Sir. Thank you. And goodbye. Dr. Barnaby. Doc. Well, what happened? You can't just arrest him? He turned down my offer to protect him. Said he isn't going anywhere until I can guarantee a secure route out of here. Jesse has a direct line to HQ. The first thing we need to do is to call for backup. A czemuż ten dziadek jest taki ważny? Doktorek. Sprawa 1-4 w toku. Frank, right now, you're in the entrance plaza. Looks like you got the shutter open. If you want to change into some fresh duds, just take what you need from the clothing shops out there. Okej, okay, czyli mogę wejść i wybrać sobie ubranko, tak? Alright. Kurde blade, czy on ma to co myślę? Tak, on ma dłoń. Nice. Dobra, idźmy do budynku. Czym prędzej. Odkryłem, że mogę nawoływać jakby co. Pięknie, nie? I za każdym razem będę musiał tak dylać? Naprawdę? Czy to się nie klei? So that's what Dr. Barnaby said, huh? The old coot's not dumb. He wants us to call for help first. We got a line out or what? The signal's being blocked. I can't even contact HQ on the emergency line. So, if we want to get our hands on Dr. Barnaby, we're gonna have to secure a way out of here ourselves. All right, we gotta deal with the situation we've been handed. The boneheads back at HQ might be working on something too. There's a helicopter coming. 3 days from now. At noon, it's my ride. Is your ride reliable? Absolutely. That's how I plan on getting out of here. All right then. I'll see to it that the DHS picks up the charter fee. Can we take Dr. Barnaby as well? Sure. As long as you tell me what's going on. Okay. I'll tell you what you want to know. Later. We have more pressing business right now. If we have to wait here for 3 days, we'll need supplies. Water. Blankets and the like. We'll get Dr. Barnaby here tomorrow morning. I want you to keep an eye on the monitors. Okej. Dobra. Następna sprawa pojawi się o 6. Czyli że co, że kimono? No dobra, na razie nic z tego. Kolega po fachu mówicie. Czyli jakby się uprzeć. Hey you! You're in my way! Okej. Can't you see I'm hard at work? I'm trying to take some pictures here. You've got a nice camera there yourself. But you don't know the first thing about photography, do you? Sorry about that. You know I happen to be a pro too. Maybe not as good as you, but... Think you're a professional, huh? Uh-huh. Right. Gotcha.
Do you really appreciate the weight the word professional carries? If you don't have the talent, you can't just use that word like you own it. Perfect. Good. Okay, okay. Hang on a sec, buddy. Why don't I do you a favor? I'll have a look at your technique and give you some pointers. Don't be shy now, Frankie. Here, I'll even model for you. Show me what you can do, and I'll be the judge. What a great idea, huh? Sometimes I think I'm a genius. Let's get started. Im większy znacznik celu, tym więcej zdobędziesz punktów. No dobra. Okej. W porządku. Okej. First, I want you to take a picture of me while I show off my photography skills. But not just any picture will do, Frankie. You have to get 500 PP for my image. It's not enough for you to just take a shot of me photographing stuff. This just isn't good enough. You've got to get 500 PP for my image, Frankie. Not just any picture will do. Hurry up and get a shot of me taking pictures, man! I'll pose for you, so try to get 500 PP for my image. Okay, what do you say we change locales? Perfect. Nice. Over here, oh, hurry up and get a shot of me taking pictures, man. I'll pose for you, so try to get 500 PP for my image. Perfect. The larger the subject appears, the better the photo. But you probably already knew that. Perfect. Am I in the frame? Perfect. Try a little harder, old timer. No przecież się udało, było 1000. Mordy zębiaka, no. Great shot. Perfect. Nice shot. You did it. Of course. Half the credit goes to your model. A to było dziwne zadanie. Well, it's in focus. And the composition's okay, I suppose. Uh-huh. That ain't half bad. Okay, here comes the next one, Frankie. But first, feast your eyes on my work. Now this is my most emotionally moving shot. Now this is my funniest shot. Okay, okay. This is my most violent shot. Check it out. Okay, here's the deal, Frankie. You gotta go out there and take even better pictures than the ones I just showed you. You think you can handle that, huh? Yeah. Okej. Okay. Wyzwanie fotograficzne. Come on. A ciekawe, czy to nie jest przypadkiem tak, że mogę się skupić na głównej fabule, jeżeli sobie odpocznę? Damn. Mówiłem, że to poboczne w większości to jest po prostu bieganie i za rączkę prowadzenie NPC-ów. Zombie szerszeń. Pytanie królowej. A, dużo zgromadzenie zombie znajduje się zombie, który jest żywicielem pasażyta królowej. Okej. Okay. Dobra. Będę wiedział. Czy coś z tym zrobimy? Nie mam pojęcia, ale okej. Okay.
wyjątkowo brutalne. Za 20. Świetnie. Trup bez głowy i 20 punktów. Dobra. Teraz mogę. That can't be good. What's going on anyway? Before this whole thing started, someone called the professor and told him to come to this mall. Jack the Lion, did you? So is this the caller, this guy here? They've got something to do with the zombies, don't they? They're the reason we came here. And if he gets away with Dr. Barnaby, none of our questions will be answered. No dobra, to do dzieła. Sprawa 2-1 w toku. Naprawdę nie da się tego ogarnąć szybciej niż przez dach, przez windę, korytarz i tak dalej, i tak dalej. Holy shit. Don't be daydreaming out here. Someone's shooting from the floor above. A skąd tam ma taki sprzęt? Bacia mama. Hey, it's the professor. Look out! If we don't do something, the professor's gonna end up zombie chow. I'm going for it. You just worry about staying alive. Got it? No dobra. Jak się uprzeć, on mnie nawet tu nie zauważy. Okej. Do góry, biegiem. No weź, że strzelaj do niego. Strzelaj do niego, gdzie ty biegniesz, ja już nie mam amunicji, ty jełopie. No nie wierzę. No to co za miejsce? Okej. Jest tu gdzieś givera, topór bojowy. O kurde, biorę. Naprawdę? O co chodzi? No nie wierzę. Mam cię. Ja pierdzielę. I on żyje. I'll be fine. Just take care of the professor. Go.
He's unconscious, but alive. Ah, damn! You all right? Yeah, but I'm not in any condition to carry him. Can you get him back to the security room? Brad! Oh my god! The sedative's taken effect. The professor won't be waking up anytime soon. I managed to stop the bleeding, but he's running a fever. He needs medicine. A fever. Medicine, huh? Okej. Sprawa 2 w toku. Jedziesz. Lekarstwa w supermarkecie w Galerii Północnej, okej. No hej. Medicine? The pharmacy should have some. It's in the supermarket in the North Plaza. Dzięki, Otis. Złoty jesteś. Yeah, let's go! You missed, loser! Yeah, you suck! Yo, brother. Look over there! Hey! All right! Looks like we found our next contestant! We're gonna take out that dude and snatch his old lady! Here we go! Take it easy! Shut up! Nie chcesz mój czech rozwalić. Okej, okay. Weźcie do budynku oznacza ocalenie? Nie ma pojęcia. Trzymasz się, bo ręka ci lata jak łopata. Nie ma nas. Czy to się udało? Chyba tak. Frank, looks like you made it to the North Plaza. There's a supermarket there along with a gun shop, a cutlery shop and a home center. You'll probably want to stop by and get some supplies. Okej. Okay. I dokąd mam cię zaprowadzić? O kurde, Bela. No niech to szlak. Okej. Myśliwski, a gdzie moja gazetka? Tutaj. I sruj, nie ma nas. Idziesz. Fio. Ruchy, ruchy, ruchy. Trochę masakra, powinien odprowadzić gdzieś, nie? W bezpieczne miejsce. Tu? No nie wiem. Ja pierdzielę. Przecież nie pójdzie ze mną, nie? Follow me! Not bad. Jak na razie.
No co ty? Trzymaj się. Przylnij do mnie jak ciasne gacie. Hey, I found something that's sure to go viral on social media. Gazeta, 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 bierz gazetę. Idziemy. No nie wierzę. Okej. Sorry, you got cut off. Could you repeat that, please? I just saw a big dude carrying a machete in that home store. Chrislip something or other. He knows where the security cameras are, and he's doing a good job of staying out of sight. Frank, you're in the supermarket. Oj, oj. Towarzystwo? Scena jak z horroru, nie? Pierdziela, a tam ktoś kogoś wózkiem wiezie, nie? Came to vandalize my store, huh? Not on my watch! Someone's been hurt. I need medicine. Hurt? That's just what this bitch said when she came to vandalize my store! I don't take kindly to vandalism. I won't allow it! Listen to me, and listen good, partner. I don't allow vandalism in my store! Okay. Get out of my store! Steven. Sophie zginie. Zmasakrował Sophie Richards. No i dobra. Po co ja ci tu zabierałem? O kurde, nie widziałem, że mnie tu dosięgnie. Mam cię. Holy shit. My store. My store. Who will run my store when I'm gone? My store. My food. My sales, my customers. Have a nice day. Clean up, register six. To było porąbane, nie?
To jest siostra tamtego, nie? Back in the land of the living, you're one tough cookie. Can you stand? Look, I saw you at the entrance yesterday. You needed medicine too. Maybe we should work together. I don't need any help. You people don't know a thing. You're the ones who caused this nightmare. You ruined Santa Cabeza. And started all of this. Dobra, niech se Esmeralda idzie, no. Pokonany. Szkoda, że strzelby jego nie mam. Frank, you're in the supermarket. You can get to the pharmacy through the door between the butcher counter and the seafood counter. Co do dzieła. Są i leki. Bąszczur. Apteczka. Wróć do pokoju ochrony. Da się zrobić. Przybyłem. Thanks a lot for bringing back the medicine. Okej. Okay. Sprawa zamknięta. Niemalże. Not bad. Następna sprawa pojawi się o 11. Anyone there? Thanks for the medicine. You've been very helpful. Nie ma problemu. Chcecie zdjęcie na pamiątkę? Brad should wake up soon enough. Then we can figure out what our next step will be. Good. Bez gatunku, jak dla mnie to dramat, ale co ja wiem. Tak czy owak, moi drodzy, no niezłe szambo. W każdym razie ja mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, proszę pamiętajcie o kciuku w górę i dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć więcej Dead Rising na kanale. Skupimy się na wątku fabularnym, więc jeżeli chcecie zobaczyć takie kilka długich odcinków, dajcie mi znać w komentarzach. I kciukami w górę, pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, wtedy żaden film was nie ominie ode mnie. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronite'a. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i do miłego usłyszenia.